Najbardziej odjechany portal motocyklowy. motobanda.pl. Znajdujemy się dzisiaj na torze w Starym Kisielinie, gdzie odbywają się dość niecodzienne zmagania, a mianowicie wyścigi skuterów. Jest z nami Karol, jeden z nielicznych polskich zawodników w tej dyscyplinie. Karol, czy w Polsce jest w ogóle liga, w której mogą się ścigać skutery? Aktualnie nie są prowadzone żadne wyścigi organizowane przez PZMOT, Polski Związek Motorowy. Ta współpraca zakończyła się w roku 2010, jak się nie mylę. Także ta liga, co jest tutaj, to jest jaka liga? To jest liga to niemiecka? Jest liga niemiecka, organizowana przez Niemców. To powiedz, ile kosztuje taki weekend, bo teraz jesteśmy tutaj cały weekend, jesteśmy tutaj od piątku do niedzieli. Odbywają się treningi, kwalifikacje, wyścig. Jak to wygląda finansowo? Jeden pojedynczy weekend. Ile to kosztuje? To trzeba liczyć 1000 zł. 1000 zł? Tak. Czyli można powiedzieć, że mamy takie same pieniądze jak na Speed Dayu, a czujemy prawdziwą wyścigową atmosferę. Dokładnie tak. Skuter to Piaggio, normalnie jeżdżący po ulicy. Opony muszą być przede wszystkim torowe, nie jakieś z tańszych. Ale to jest według regulaminu, chodzi o konkurencyjność. Chodzi o konkurencyjność, żeby jak najszybciej pojechać w zakręcie i nie mieć ślizgu. A żeby dostosować skuter, który jest drogowy, do tego właśnie, żeby on był konkurencyjny, ile w niego trzeba włożyć pieniędzy? Koszt około 10 tysięcy. Inwestycji w skuter? Dokładnie. Bez kosztów kupna skutera? No, dokładnie. Że mimo wszystko jest to jeden z najtańszych sposobów na ściganie się. Tak i mogę powiedzieć szczerze, że w miarę bezpieczny, bo jednak te prędkości nie są tak duże jak w motocyklach, które się ścigają po dużych torach. Prędkości, jakie osiągasz na prostej startowej, to tak? Im jest to prędkość do 115 km na godzinę, realna. 115 km na godzinę skuterem, którego pojemność wynosi 70 cm sześciennych. Z tego co wiemy, zawodnicy, którzy jeżdżą tutaj na pełnowymiarowych maszynach, nie przekraczają 150-160 km na godzinę. Także te różnice są dość spore, jednak z reguły skutery doganiają ich w zakrętach. Dokładnie tak jest. Skuter jest mniejszą maszyną, możemy ją szybciej złożyć, ciaśniej pojechać i dzięki temu zyskujemy na czasie całego okrążenia. To jest 70 cm sześciennych, a moc tego silnika w granicach? Około 20 koni. W tamtym roku miałem mierzoną moc na hamowni w Warszawie. Moc, jaka była osiągnięta na koniec sezonu, gdzie już silnik wymagał przeglądu, wymiany tłoka, wymiany paska i innych podzespołów napędu, to było 19 koni mechanicznych. W Polsce nie odbywają się inne zawody, tylko w Kisielinie. Tak? Dokładnie tak. A znasz jakiegoś innego zawodnika, który w Polsce by się ścigał na skuterkach, czy ty jesteś jedyny? Na chwilę obecną jestem jedyny. W tym roku być może dołączy jeszcze jedna osoba, zobaczymy jak to się rozegra. Też większość osób woli tutaj duże motocykle, na dużych się ścigać. Uważają, że skuterki to jest coś małego, na czym nie idzie się ścigać. No właśnie, jak ludzie reagują na to, że mówisz, że ścigasz się skuterem i zawody odbywają się naprawdę na dość poważnym poziomie? Początki były takie, jak tutaj przyjeżdżałem na tory w Zielonej Górze. Było tak, że większość ludzi, motocyklistów doświadczonych na widok skutera uśmiechało się, nie? Po pewnym czasie, no wiadomo, ja też jak zaczynałem jeździć, to jeździłem jak... Jak drąg? No jak drąg, nie? Sztywno bardzo. Ale z czasem, im więcej treningu, tym więcej doświadczenia i teraz mogę powiedzieć, że w zakręcie można jechać szybciej niż motocykl. Tak. Także lekko nie jest, ale wrażenie jak na pełnowymiarowych motocyklach. Jest duża frajda. Jak na razie nie interesują mnie większe motocykle, chociaż na pewno bym mógł, ale no nie chcę, po prostu to mnie kręci. Lubię ten dźwięk, zapach spalin silnika dwusuwowego. Byłeś na zagranicznych torach i jak podsumowujesz tor w Kisielinie w stosunku do torów na przykład niemieckich? Bardzo dobry tor, mogę powiedzieć tyle, że bardzo szybki. Jeden z najszybszych, na jakich jeździłem w wyścigach skuterów. Co, no? Odkręcać gaz na zakręcie i tyle, no jechać. I cisnąć. Dobra, dziękujemy bardzo. Z nami był Karol na torze w Starym Kisielinie. Zawody są naprawdę ciekawe, na wysokim poziomie i wielu z Was, motocyklistów, którzy jeżdżą na pełnowymiarowych motocyklach, mogliby się z takimi skuterami zmierzyć i zapewne nieźle by się zdziwili.